Przypomnijmy, że Filharmonia to autorski program Tomasza Strojnowskiego, wybitnego muzyka i artysty z powiatu kościerskiego. Tym razem do współpracy została zaproszona Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Mazurka Dąbrowskiego. Nasi uczniowie to są najlepsi uczniowie, którzy uzyskują nagrody w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, no i międzynarodowych, z czego jesteśmy szczególnie dumni i chcemy ich zaprezentować. A co to będą za utwory, jakie to będą instrumenty? Instrumenty wszelakie, to znaczy i skrzypce, i fortepian, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, więc mamy się czym chwalić, a muzyka oczywiście klasyczna, chociaż nie tylko, bo na koniec prezentujemy orkiestrę dętą, która tradycyjnie w repertuarze bardzo lekkim, przyjemnym, muzyka rozrywkowa. Gośćmi gali byli młodzi, utytułowani artyści, sopranistka Monika Cichocka, Jacek Batarowski, bas-baryton oraz pianistka Marta Jaszewska. Znakomita inicjatywa, która daje możliwość na pewno prezentacji dla młodych osób, które wiele czasu poświęcają na to, żeby nauczyć się tych trudnych gam, tych trudnych utworów, przecież po to, żeby je później zaprezentować szerszej widowni. Koncertujemy, pracujemy, nadal robimy nowy repertuar i cieszymy się, że możemy się podzielić tym repertuarem z Państwem. Publiczność mogła wysłuchać repertuaru operowo-operetkowego. Duet Monika Cichocka oraz Jacek Batarowski wcielili się m.in. w postacie Papageny i Papageno z opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pojawił się także utwór Ten zegar stary z opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Miłośnicy muzyki rozrywkowej mogli zachwycić się koncertem Szkolnej Orkiestry Dętej.